Nie no, po tym, co się wczoraj odwaliło, to ja muszę wyruszyć od razu na poszukiwanie tego gościa. Dobra, ale najpierw muszę rozpocząć niezbędne przygotowania, czyli między innymi zdobyć jakieś pożywienie, zebrać plony i się uzbroić. Chodźcie. O nie, wyjść. Dobra. Ujacie, ile tutaj zwierzyny. Dobra. Trzeba zbierać dużo jedzonka. Następnie je przepalić. Dobra. Gdzie tu są jeszcze jakieś zwierzęta? Okej. Będzie można może w następnym dniu zrobić jakąś farmę. Bo widzę, że tu dużo krów lata, a mam pszenicę. Dobra, zabiję jeszcze dwa kurczaki. I mogę tutaj jakieś przepalanie już rozpocząć. Dobra. Chodźcie tu. Dobrze. Tyle jedzenia mi wystarczy. Nie no, ale wczoraj to się aż przestraszyłem. Normalnie ten gość weszedł mi do domu. Nie wiem w ogóle. Pewnie zostawiłem drzwi na oścież. Okej, trzeba to. Dobra. Ale myślę, że najpierw zacznę od dżungli, ponieważ widziałem, że z tego wielkiego drzewa akurat tam uciekał. O, kurczak. Dobra. Chodź do domu, no. Chodź. Będę miał prywatnego kurczaka. No chodź. Dobrze. Przynajmniej mamy kurczaka. A czekajcie. Trzeba przecież zasadzić. To już pierwszy początek mojej farmy. Zaczynamy już to robić. Bierzemy węgiel. Dobrze. Tu się przepala. Tutaj inny. Jeszcze tutaj trzeba sobie zrobić jakieś skórzane ubranie. Zrobimy sobie buty. O, żeby było mi ciepło w nogi. Okej, czekamy, aż się przepali, a następnie wyruszamy. Okej, jestem już gotowy. Wszystko się przepaliło. Mam dużo mięsa, broni, a także jakieś pochodnie. No nie, palę się. Z tym ogniskiem jestem samym problemem. Dobrze, teraz udamy się do tego wysokiego drzewa w dżungli, gdzie pierwszy raz zobaczyłem tego kogoś. Postaram się na nie wspiąć. Zobaczymy, może znajdę tam jakieś poszlaki. O, jestem już przy... O Jezu, siuniu. Jakie one duże. W każdej chwili to może się wszystko zawalić.
Nie no, te gałęzie wyglądają, jakby miały się za chwilę złamać. To zbyt niebezpieczne. Pójdę tam, kiedy go zobaczyłem tak naprawdę i widział mnie, jak go widziałem i uciekł. Okej, na te mniejsze drzewa. Dobra. O, deszcz. No, na pewno go tutaj widziałem. O, gdzieś tu musi być jego siedziba. Czekaj, on chyba zbiegał gdzieś przy rzece. Czy trzeba tu szukać? Czekajcie! Tabliczki tu są jakieś. Poszlaka. Dobra. Lecimy. Jacie! Trzeba wyjść z wody szybko. Trzeba szybko poszukać jakiegoś. Co są za tabliczki? Chyba nie umiał pisać, kiedy je tutaj robił te bazgroły. Ale dobra, muszę się gdzieś schronić. Pójdę w dół rzeki. Co to? Jakiś stary port? Nie odczytam się z tego. Dobra, ale jest jaskinia, w której mogę się schronić. Może tu przenocuję. Co to jest? Nie wiem, czy też tam iść, ale muszę. O, na polu nie czeka mnie jakaś bezpieczna przygoda. Co to za miejsce? Ogniska? Jeśli to jest to, po co podejrzewam. Ale nie, oby to nie było to. Farma kurczaków w jaskini? Dobra, idźmy dalej. Ktoś tu mieszka? O nie. To przecież dom tego kogoś. O Jezus, nie trzeba stąd szybko wychodzić. Nie, nie mogę tego zrobić. Trzeba to zbadać. Na pewno wtedy może będę przynajmniej wiedział, kim on jest. Ja! Nie wiem, czy będę mógł tu spać. Dobra, eksplorujmy to.